Witam Was z tej strony Sabal i moi drodzy, nie uwierzycie, nie uwierzycie, aktualnie jest zablokowany handel, jeżeli chodzi o wymiany między graczami, jeżeli chodzi o Action House, jeżeli chodzi o opatry do gildii, cokolwiek z Goldem oraz z wymianą jest w tej chwili zablokowane. Nic, nic, nic się nie da przekazywać, a to z tego powodu nie uwierzycie, moi drodzy, było kopiowanie itemów. Znowu! <laughs> Każdy na to czekał. Ja też na to czekałem. Niestety, myślałem, że się to uspokoiło, ale nie. Amazon nas znowu zaskoczył. Mój drodzy, dzisiaj wam pokażę dlaczego. Jak to się stało? Co się stało? I w ogóle dzisiaj pogadamy o tym, co się odzianie Pawła w tej super Giereczce, Bo jako oficjalny youtuber, e, który ma partnerstwo z Amazonem i promuje tą gereczkę, no, czuję się trochę oszukany przez całą jakość wykonania tej greczki, Mimo, że ja nic za to nie mam, ale de facto liczy się drogą oficjalną. Więc pierwsza sprawa było kopiowanie trofeów w domu. Polegało to na tym, tu macie w tyle taki filmik, ile tego było. Na Rynku. akurat nie na moim serwerze, ale na innych. U nas wszyscy są, można powiedzieć, zasufani i odkrywamy bogi po kimś, jak już ktoś wróci film o tym, więc akurat jeżeli chodzi o serwer Bran, yy, raczej wątpię, że było kopiowanie, ale ktoś, może jedna albo dwie osoby to znalazły. Nie będę tutaj w tym momencie oskarżał. Yy, polegało to na tym, że układaliście sobie trofea w domu. Lagowaliście sobie klienta, no i wam się kopiował po prostu yy, wybrane przez was trofeum. W tym momencie koleś skopiował trzy podstawowe, czy tam średnie kieru chyba trzeciego, to jest yy, ze szczęściem. Yy, ja sam się bawiłem housing systemem i miałem yy, rozbudowany domek i akurat yy, faktycznie to lagowało, faktycznie to yy, frizowało, ale nie miałem jeszcze takiego czegoś, że yy, mi się takie rzeczy tworzyły. No i co zrobił Amazon? Co mógł zrobić Amazon? Zamiast wyłączyć serwery, zrobić hotfixa, cokolwiek, wyłączył handel całkowicie. I jestem ciekaw czy ci ludzie dostaną bana czy nie, no bo niby ludzie kopiujący tej temy poprzednio i go mieli coś bana, a nie wszyscy dostali bana. Ja podam przykład e, bugowania torpa na Mergegardzie, to jest boss na level 66, który jest niedostępny, w ogóle nie wiem po co on tam jest postawiony, skoro jest niedostępny. No i ludzie znaleźli sposób, że oknem z lewej strony mogą tam wejść. Na moim przykładzie serwera Gildia Mangusta sobie tego bossa bugowała, w tle Screenshoty i ja napisałem do supportu 4 dni temu. Oni mi odpisali praktycznie chwilę. No bo ja mam trochę szybszy kontakt do nich. No i wysłali to do, do, do globalnego supportu od tej gry. Czyli do techników czy tam community, community managerów. Wiecie, do tych osób, co zajmują się tymi banami. No i ludzie. Ci dalej sobie biegają i mają walone, i wiele osób buguje tą mackę, że stoi w miejscu i się, i się blokuje. Wiele osób robi różne rzeczy i też biegają. To ja już nie wiem, czy można bugować, kopiować, czy jednak nie. No bo ja, jako można powiedzieć, frajer w tym momencie, e, nie bugowałem hacheta, nie bugowałem wojen. E, gram tylko tankiem od początku, jak grałem, i czuję się, jakbym coś tracił, Tak mi się wydaje. Więc y, miała być giga aktualizacja, której nagrałem parę dni temu. I teraz pytanie: jeżeli oni teraz skupią ten cały swój team, żeby naprawić ten bug, to kiedy będzie ta aktualizacja z Bojt Gantletem? Bo zobaczcie, w tle wam daje. Eee, Screenshot to jest z godziny 17. Ile jest ludzi na serwerze? Dokładnie 16.48. Eee, się mało, więc eee, muszą zrobić tak, fuzję. Muszą dać nowy content. A pamiętajcie, Void Gantlet to nie jest nowy content, no bo jak gram tankiem, ja nie widzę powodu, żeby, załóżmy, używać Void Gantleta. Mogę sobie go używać tak pobocznie, ale to nie będzie moja główna broń. To nie jest content. Content to są nowe dangi, nowe itemy, nowe jakieś rzeczy do zrobienia. Cokolwiek innego, ale nie to. Więc, no, powiem Wam szczerze, nie wiem co mam robić. Bo zobaczcie teraz na mnie, niektórzy mówią, że mój stary Kononowicz. <laughs> to nieprawda. Może to był listonosz jego, ale na pewno nie on. E, za daleko mieszka. W Białym Stoku nigdy nie byłem. E, zobaczcie sobie, ja jestem YouTuberem tej greczki. E, nagra mam nagrane materiały na kolejne 10 odcinków do przodu. I to ja sam zrobić? Zrezygnować z tej gry? I tą całą pracę porzucić. Wiadomo, że byś mi spadają, bo online spada. No ale. Te, te, te 600 godzin, co przegrałem na postaci, tak pójdzie się walić, mi się wydaje. Więc nie wiem, z jednej strony Psycha mi siadła i coraz mniej chce to grać. Z drugiej strony, może coś nagrywać na mój kanał, bo mi zdechnie. Z trzeciej strony, czy ta gra ma przyszłość, czy się oszukuje w tym momencie i czuję się jakby mnie ktoś. Yy, ruchał w dupkę i jeszcze na to płacę i się cieszę Mimo, że tego nie chcę i nie lubię. No nie wiem. napiszcie co o tym sądzicie. To było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was sabał, trzymajcie się i do usłyszenia. Papa. Pa.